Maćko! Z tej strony Pan Śmieszek! Dzisiaj zrobimy odcinek z naszymi słodkimi kotkami. Prawda? Jesteś słodki? No, tak, jestem słodki. Jestem słodki. Dalej, są z nami! Ten, nie wiem jak się nazywa. Bendy! Tada! To jest Bendy! Następną naszą główną bohaterką jest Alice! Siemaneczko! A naszym trzecim bohaterem jest Bendy! Borys raczej. Okej, koty, niech się tam gdzieś bawią. A my nie będziemy przedłużać. Zaczynamy odcinek. W dzisiejszym odcinku będzie... Ha! Mamy naszą kulę żartów. Mamy tu naszą kulę żartów. Nie widać, bo jest do góry nogami. Możesz tu napisz kula żartów. W tym naszym kuli żartów są żarty. Mam 10 żartów, wybierzemy parę żartów, musimy ją potrząsnąć. Zobaczymy, jaka kula nasza będzie miała dzisiaj cięcie, co dzisiaj nam wypadnie za żart. I otwieramy naszą kulę i mamy żart. Number 4! Zaraz wam powiemy, co za żart mamy dzisiejszy żarcik. To... żarcik brzmi tak. Trzech kanibali umówia się na grilla. Jeden przyniósł kobiece utka raczej. Drugi męskie ramiona, natomiast trzeci urnę z prochami. Pierwszy pyta trzeciego, nie za dużo tych gorących kubków ostatnio? Naprawdę śmieszny wiarcik, żarcik, może nam się będzie podobać. Bardzo śmieszny, haha. Okej. Okay. To był nasz pierwszy żarcik. Teraz zamykamy naszą kulę i zobaczymy, co dzisiaj teraz nam wypadnie. Otwieramy naszą kulę i będzie to żart z numerem... Z numerem 6. Szósty żarcik. Zaczynamy! Otwieramy żarczyk, jest bardzo długi. Więc nie będę wam pokazać, jaki żarczyk tam jest, więc gadamy, co to za żarczyk. Telegram z Kalifornii. Teściowa nie żyje. Skremować czy pogrzebać zwłoki? Odpowiedź z Londynu? Jedno i drugie, lepiej nie ryzykować. To jest naprawdę śmieszne. Może wam się będzie to podobać. Zamykamy naszą kulę i zobaczymy, który następny nasz żarcik będzie. Okej. Odbierzemy i zerembremy blomu, blomu, blomu. I mamy żart. Oj, taki sznurek mi się pokazał. Żart na Ben 8. Zobaczymy, co ten żart nam kryje. Okej, zaczynamy. Daniel, co z tobą? Po dobro już... Czwarty raz się rozwiodłeś. Podobno już czwarty raz się rozwiodłeś. Naprawdę wszystkie kobiety są takie kapryśne?
Nie, tylko mama. Ale śmieszny. Może wy się pośmiejecie? Ja też się śmieję. Fajne rzuciki. Więc do następnego rzucika idziemy. Jak będzie szybciej, tym on sobie będzie z rzucików. Mamy naszą kulę. Zobaczymy, co w tej kurze naszej żartu będzie następny. Tam mieszam i mamy żart number 9. Otwieramy. Następny. Mały Jasio pyta babcię. Babciu, jak ty do nas przyjechałaś? Babcia odpowiada na to. Pociągiem. A dlaczego pytasz? Teraz Jasiu. Bo tata mówił, że cię diabli przyniosli. To jest naprawdę żarcik o Jasiu. Może się wy pośmieliście, a może nie, więc do następnego idziemy wiersz, następnego żarta. Naszą kulę trzeba znów wymieszać. Co mamy tutaj za nasz żarcik? Następny to żart number 1. Zobaczmy, co to za nasz Pije mąż z kotem. Daj kota mojego. Mamy kotka następnego. Pije mąż z kotem. Mówi mąż. Moja stara wczoraj trojaczki urodziła. No to kot. Nie przeżywaj, tak mówi kot. Nie przeżywaj, tak mówi kot. Jakoś je rozdasz. Jej, to było naprawdę świetny. Więc idziemy do następnego rzutku. Jeszcze mamy 5 żartów w naszej kuli. Kuli. Co tu za następny żarcik będzie? Numer 5! Co to za żarcik? Pyta znajomy znajomego, z kim jedziesz nad morze w tym roku? Z żoną, dziećmi i z teściową. Na to następny znajomy. Z żoną, dziećmi i z teściową. A na to drugi znajomy. Z teściową? Pyta zdziwiony. A on odpowiada. A niech się Franca do piachu przyzwyczaja. To naprawdę zabójczy żarcik. O, teraz zaczynamy jeszcze cztery. Mamy żarty. Zobaczymy, jakie jeszcze nam odpadną. Bierzemy żarty, żarty żartami. Zobaczymy, co to za żart number 10. Żart number to mistrz w pchnięciu kuli mówi do trenera. Dziś muszę pokazać klasę. Na trybunie siedzi moja teściowa. Trener na to. Nie ma szans, nie dorzucisz. No naprawdę zabójczy żarcik, nie kotek? Jeszcze mamy trzy żarciki, nie chce mi się zamykać, więc tak zmieszamy. I bierzemy numer 2. Co to za żart? Bardzo długi żart, więc zaczynamy czytać. Kiedy dziewczyna staje się kobietą? Kiedy ją wołają do kuchni, nie po to, by zjadła, lecz po to, by ugotowała. Nie wiadomo, czy tak prawda, ale ten żartyk też był śmieszny. Teraz jeszcze mamy dwa żarciki. Zobaczymy, który będzie. Mamy numer 7. Numer 7 ma taki tytuł. Córka do taty.
Tato, kup mi pieska na magiczne słowo Agnieszka. A tata na to, a cóż to za magiczne słowo, córeczko? A córeczka na to, imię twojej kochanki. Naprawdę, podsumowała dziewczynka inna. I mamy ostatni już żarcik, nie trzeba go mieszać. Zobaczymy numer 3. Naszym następnym jest trzeci żart. Bo czy w tyle będziemy musieli przeczytać. Grabarze sobie gadają. Pogoda ładna, nie za ciepła, ciśnienie idealne. Nie ma co liczyć na sacowiców, ciśnieniowców, ani cukrzyków. Ta, mówi drugi. Martwy sezon. Ha, jest! Jak widzicie, kotek się na nasz ogram pokazał. Woohoo! Zobaczcie, jaki on jest słodki. Kotek fajnie się siedzi mi na moim ramieniu. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się bardzo podobał. Jakbyście chcieli więcej takich dziwnych i takich śmiesznych filmików, to skoprybujcie, komentujcie, łapkujcie i ja się z wami żegnam. Do następnego!